Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do krótkiego poradnika, w którym pokażę Wam, jak połączyć dwie pary słuchawek do jednego telefonu. I jak teraz widzicie, podłączyłem sobie jedną i drugą parę słuchawek do mojego urządzenia, to właściwie nie jest żaden problem. Niemniej jednak problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy sobie te utwory, właściwie muzykę, którą na przykład odtwarzam na telefonie, słuchać jednocześnie na dwóch parach słuchawek. Tutaj dodam, że ten poradnik kierowany jest tylko i wyłącznie, stety bądź niestety, do posiadaczy telefonów od Samsunga, bo jest tutaj potrzebna nam nakładka One UI i to właściwie nieistotne w której wersji, byleby była ona w miarę nowa, i telefony na nawet powiedzmy te zwykłe, budżetowe będą taką opcję obsługiwały. Ja akurat tutaj pokazuję Wam to na Samsungu Galaxy S22, ale właściwie wszystkie Samsungi, te w miarę nowsze, powiedzmy gdzieś tak od 2-3 lat wstecz już te wydane, będą taką opcję wspierały. No jak widzicie, mamy połączone dwie pary właściwie słuchawek, czyli Huawei FreeBuds Pro 2 i Redmi Buds 3 Pro. No i teraz, jeżeli ja sobie wejdę na przykład w odtwarzacz muzyki, akurat tutaj powiedzmy słucham muzyki z YouTube Music, odpalam sobie jakikolwiek utwór, i teraz mamy jakby po prostu jest odtwarzana muzyka na jednej z którejś z tych par tutaj, jeżeli chodzi o te dwie pary słuchawek. Niemniej jednak, wystarczy sobie paskiem tutaj tym, powiedzmy centrum informacji, zjedziemy w dół, mamy taką opcję jak wejście na multimedia i teraz klikamy sobie w to. I jak widzicie, mamy, zaraz akurat tam się pokaże taka opcja, że możemy tutaj zaznaczyć, które elementy, które właściwie urządzenia będą nam tą muzykę odtwarzały, które po prostu mają to robić. No i teraz zaznaczamy sobie, teraz mamy Huawei FreeBuds Pro 2, że muzyka jest odtwarzana na takim poziomie głośności. No i zaznaczamy sobie Redmi Buds 3 Pro. I tu również możemy oczywiście osobno regulować głośność. Z jednego i drugiego kompletu słuchawek muzyka jest odtwarzana. Tak więc, jest to świetna opcja. Niestety tylko i wyłącznie, tak jak mówię, działa to w przypadku Samsungów. Nie znalazłem wśród oczywiście aplikacji nawet na Google Play jakiejś takiej, która mogłaby rzeczywiście transmitować utwór na dwie pary słuchawek poprzez Bluetooth. Zazwyczaj to jest tak, że albo podłączamy jedną, albo drugą, albo ewentualnie możemy się przełączyć na przykład na słuchawki jedne bądź drugie. W Samsungu dzięki właśnie temu centrum multimediów, właśnie tutaj a propos muzyki, mamy możliwość podłączenia sobie dwóch par słuchawek i na przykład możemy także regulować głośność zarówno jednej pary słuchawek, jak i drugi. Tutaj mamy Redmi Buds 3 Pro, jak widzicie, a tutaj Huawei FreeBuds Pro 2. Tak więc tak to wygląda. No i rzeczywiście w przypadku Samsunga jest to naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Niemniej jednak, tak jak mówię, w przypadku innych producentów niestety raczej tak zrobić się, jak tutaj widzicie, nie da. Tak więc jeżeli chodzi o ten krótki poradnik, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie pod nim łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnych materiałach.